Który raz odbywa się taka wystawa? Jeżeli chodzi o Grudziądz, to jest pokaz kotów rasowych, który odbywa się czwarty raz już w Grudziądzu. Pierwszy pokaz kotów rasowych w Grudziądzu był w roku 2010. Jakie kotki możemy na takiej wystawie zobaczyć? Co to są za rasy? Może jakaś taka, może jakiś rarytas tym razem? Mamy koty we wszystkich czterech kategoriach. Kategoria pierwsza to są koty długowłose i przedstawiciele tych ras, między innymi koty perskie i koty brytyjskie długowłose, są obecne tutaj na tym pokazie. Kategoria druga, czyli koty półdługowłose, norweskie leśne czy ragdole, oczywiście też mamy. Największa kategoria kotów, kategoria trzecia, czyli wiele ras, koty brytyjskie krótkowłose, koty rosyjskie niebieskie, koty egipskie mał. Wiele tych kotów jest. No i kategoria czwarta, czyli koty Siamy i Orienty, w skład której wchodzą między innymi bardzo rzadkie koty Peterbalt, które również możemy tutaj spotkać. Będzie wybierany kotek wystawy. Tak, będzie, jest przeznaczonych 5 nagród, to są 3 miejsca główne i 2 miejsca prezydenta miasta Grudziądza, który szczęśliwie udzielił nam patronatu nad imprezą i na te koty głosuje publiczność, te głosy zostaną zliczone i te miejsca zostaną przydzielone. Można sobie kotka też na takich wystawach upatrzeć, jeżeli komuś się spodoba, zakupić czasami? Zakupić niekoniecznie, dlatego że najnowsza ustawa o ochronie praw zwierząt zakazuje nam sprzedaży kociąt poza hodowlami. Co jest kwestią sporną, interpretacja tej ustawy i tak dalej, ale nie będziemy w to wchodzić. W każdym razie Stowarzyszenie Hodowców Kotów Rasowych w Polsce wydało zakaz. My jako zarząd nie zgadzamy się na sprzedaż kotów na wystawie, co nie znaczy, że to pochwalamy. Upatrzeć jak najbardziej, odebrać go z hodowli od hodowcy jak najbardziej, uzyskać wszystkie informacje na temat tego kota, na temat tej rasy, bo kot to nie tylko wygląd, to jest też określony charakter kota, określone zachowanie, wiele rzeczy, które składa się na tą nazwę, czyli rosyjski niebieski, czy egipski mał, czy norweski leśny. Czyli możemy sobie tutaj popatrzeć, porozmawiać, a później ewentualnie z konkretnej hodowli na odpowiednich określonych warunkach takiego kotka zakupić po wystawie. Oczywiście tak. Tutaj są tylko hodowle autoryzowane, hodowle, które są zrzeszone w Stowarzyszeniu Hodowców Kotów, które są hodowlami legalnymi, które mają kocięta tylko i wyłącznie rodowodowe, bo co należy pamiętać, nie ma czegoś takiego zjawiska jak zwierzę rasowe bez rodowodu. Rodowód jest jedynym dokumentem stwierdzającym rasę, pochodzenie kota i jego linie wszystkie rodowodowe. Frekwencja dopisała dzisiaj tutaj, no żeby się dostać i popatrzeć na kotki, to trzeba naprawdę stanąć w długiej kolejce. Sala troszeczkę mała, dlatego wygląda, że jest pełna. Pewnie jest to nasz błąd w rozłożeniu klatek, ponieważ mogliśmy to zrobić na dwóch salach, ale rzeczywiście mieszkańcy Grudziądza przybyli tłumnie, licznie i naprawdę są zainteresowani kotami, co widać po rozmowach z naszymi hodowcami.